ta wizja nakreślona w Atrocity Familiaris Consortium naprawdę jest, ona by, gdybyśmy ją przerobili minimalnie, ostatni punkt przerobili z przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej na przykład dojrzałej postawy człowieczej, to jest to wzorzec uniwersalny dla wszystkich mężczyzn na świecie. Dla wszystkich mężczyzn na świecie. Również kapłanów. Gdybyśmy tak prześledzili ojcostwo Jana Pawła II, odpowiedzialność za życie poczęte, nie było większego obrońcy życia w historii świata, jakim był Jan Paweł II. On jeszcze jako biskup, jeszcze psychologowie nie wiedzieli, on już wiedział. Naród polski będzie musiał ciężko odpokutować za zbrodnie zabijania własnych dzieci. On przewidział syndrom postaborcyjny. Jeszcze się nie mówiło o tym. Gdzie w Kaliszu mówi, naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. I dodaje od siebie, poza tekstem oficjalnym, nie myślcie, że łatwo mi to było tutaj powiedzieć. Byłem tam wtedy. Gdzie w ONZ-cie grzmiał, wszędzie. No. Nie było większego obrońcy życia. Pierwsza funkcja ojca. Nie w rodzinie. On był dla świata całego. Druga, wychowanie. Pokażcie większego wychowawcę. I on mówi młodzieży najtrudniejsze zdania. Wymagajcie od siebie, nawet inni nie wymagali. Jest taka burza oklasków, że on sam nie może uciszyć. Kilka razy próbuje mówić dalej, podnosi rękę, a młodzież bije brawo, bije kilkaset tysięcy młodych ludzi w Częstochowie. Nie chciało przestać bić brawo. Ale oni wiedzieli, że on więcej od siebie wymaga. I dlatego on może takie zdanie powiedzieć. Tatuś wygodnie sprzed telewizora będzie wysyłał dzieci do pracy. Zapomnijmy o skutkach pozytywnych. Praca. Jan Paweł II był tytanem pracy. Spał po kilka godzin, wstawał o świcie, pracował non-stop wszędzie. Lecąc samolotem, pracował, jadąc, pracował, robił dwie, trzy rzeczy naraz. Półtawska w rekolekcjach beskidzkich wspomina, że jak byli na wyjeździe w górach, to ona głośno czytała jedną książkę, a on cicho czytał drugą. No trzeba pracować, tak? I oczywiście obie doskonale wszystko pamiętał, tak? Na posiedzeniach episkopatu też tam ciągle coś tam pisał, myśleli, że nie uważa. Jak się odzywał, to trafiał dokładnie w tytan pracy, nie oszczędzający siebie do ostatnich dni. Już mówić nie mógł, a jeszcze wychylał się w oknie i nie mógł już nawet powiedzieć. Ale jeszcze był dla ludzi. No i przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej, to właściwie aż głupio byłoby to oceniać w jakikolwiek sposób. Przecież wszyscy pamiętamy jego odchodzenie. I nam cudownie pokazał, że tak jak żył święty, tak po prostu przeszedł do domu ojca. Tak normalnie. Nic tam po prostu przeszedł. No, pozwólcie mi pójść do domu ojca. Nie chciał uporczywej terapii, po prostu chciał już przejść na drugą stronę i przeszedł. Przepiękny przykład. Był ojcem w najwyższym tego słowa znaczeniu, w najwyższym wymiarze. Trzeba powrócić do ojca, ostatnie zdania. Trzeba powrócić do ojca. Pozwólcie, że posłużę się tym znanym obrazem powrót syna marnotrawnego. Powrócić do ojca jako ten syn. Każdy z nas popełnia błędy, każdy z nas ma co do ponaprawiania, więc naprawiajmy. Mamy cztery punkty, przyjrzyjmy się temu wszystkiemu i do roboty. To jest najprostszy powrót. Drugi, powrót z pozycji brata syna marnotrawnego, brata zawistnego, który zazdrościł, zauważmy, zazdrościł bratu łajdactwa. To jest nasz ból, że my wierzymy, że łajdactwo jest fajne. Ja jestem przyzwoitym mężem, ja jestem uczciwy, ja żony nie zdradzę, ale ci niewierzący to mają fajno. No nie mają fajno. Syn marnotrawny poszedł do dalekiej strony, roztrwonił majątek, żyjąc rozrzutnie, kropka. Ani słowa na co wydał. Sprawdźcie w Piśmie Świętym. Brat nie chce wkurzony ekstremalnie przekroczyć progu domu ojca. Dlaczego? Mówi, dlaczego? W pierwszym zdaniu. Bo ten syn twój z nierządnicami. O czym marzył brat porządny? Oczywiście o nierządnicach. On wierzy, że nierządnice są fajne. My się musimy wyzbyć, my mężczyźni wychowani w tej obłąkańczej propagandzie, że łajdactwo jest fajne. Świętość jest fajna. Łajdactwo jest okropnie niszczące. Chwilowo atrakcyjnie, ale okropnie niszczące. Żeśmy przestali marzyć o łajdactwie i całą parą rzucili się na świętość. To będzie źródłem mojego szczęścia i całej mojej rodziny, bo to jest wszystko sprzężone ze sobą. Trzeci powrót to jest powrót do osoby ojca.
czyli przygarnia syna bez słowa wyrzutu. Przecież on nie mógł, ten go zhańbił ekstremalnie, no przecież pas świnie, zwierzęta nieczyste, Żyd starotestamentowy, pasze się zwierzęta nieczyste, no to już najgorsze co można, nie jeszcze gorzej, chciał jeść to, co jadły świnie. Jeszcze gorzej, nawet nie mógł jeść tego, co jadły świnie. No już trudno pokazać bardziej jego upadek. Ojciec przyjmuje pierścień, szata, powrót do pełni łask, prawo do spadku. Pierścień był tego dowodem, prawda? Od nowa. Roztrwonił pół majątku, daje mu następne pół. A dlaczego? Mówi się, że to jest jaka ikona Boga. Tak na pewno jest. Ten ojciec synematycznego jest ikoną Boga, ale gdyby był mądrym egoistą, to by zrobił to samo dokładnie. Bo gdyby wiedział to, co powiedziałem wcześniej, że do szczęścia potrzebujemy relacji mążona i z wszystkimi dziećmi. Jeżeli jedno z dzieci nam pójdzie na manowce, nigdy do końca życia nie będziemy szczęśliwi. I dlatego pasterz zasuwa za jedną owieczką i sprasza gości i się każe radować. I dlatego ojciec syna marnotrawnego przyjmuje, bo ma szansę na pełnię szczęścia z powrotem, bo syn powrócił. I nieważne, ile go to bolało, to nam mężczyzna jest potrzebne, żebyśmy przestali się litować nad sobą, że jesteśmy biedni, że nas boli, że nam jest ciężko, po to jesteśmy. Żeby brać na klatę, jakby młodzież powiedziała, wszystkie trudności życia i ochraniać żonę. I dopiero w tym się byśmy mogli odnaleźć. I dopiero wtedy ta nasza żona nie tylko wstanie w nocy, siądzie na osła, tylko ta żona nawet ponad własne uczucia będzie myślała o mężu. Przecież to jest, z psychologicznego punktu widzenia, to jest po prostu sytuacja absolutnie nieprawdopodobna, genialna. Matka po trzech dniach znajduje syna. Już go wilki rozszarpały, już go zbójcy porąbali na kawałki, już umarł 100 razy w jej wyobraźni. Znajduje syna. I zamiast rzucić się na niego, synku kochany, jak mamusia tutaj cierpiała, płakała, mówi, co mówi Matka Boża wtedy? Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Ojciec Twój na pierwszym miejscu i ja. Panowie, takie miejsce w sercu żony trzeba sobie wywalczyć, nie wyżądać. Zapracować na takie miejsce, żeby ten mąż był nawet ponad uczucia mamy do dziecka. I wtedy nam będzie dobrze. Dopiero wtedy nam będzie dobrze. Zobaczcie, świat nas do tego nie zaprasza. Czy to jest możliwe? Czy to jest tylko takie fantazjowanie? Jest to możliwe, ale pod jednym warunkiem. Tak ja jestem przekonany. Bez nawrócenia się do osobowego Boga, bez więzi z osobowym Bogiem, bez łask nadprzyrodzonych, łask sakramentalnych, to nie jest możliwe. Ale z pomocą tych łask jest to możliwe. I na koniec po skryptum wiadomość optymistyczna. Od śmierci Jana Pawła, chyba coś zmajstrował w niebie. Tak mniej więcej datuje to od śmierci Jana Pawła. Pączkują w Polsce najróżniejsze ruchy męskie. Ostatnio już w wielu miejscach. Ekstremalna droga krzyżowa. W Poznaniu były 44 km nocą. 44 km. Facety krzyże na plecy i zasuwają. No, to męskie wyzwanie. Pączkują ruchy męskie. Byłem pod Łodzią w Poszewicach w styczniu tego roku. 140 liderów ruchów męskich z całej Polski się zjechało. 140 liderów ruchów męskich. 3 dni mieliśmy o czym mówić. Także przepraszam, to dzisiejsze to jest takim wycinkiem z wycinków. Mam nadzieję, że dosyć, by poruszyć myślenie i by poruszyć czucie, bo o to chodzi. Panią bardziej czucie, panom bardziej myślenie. Żeśmy zapragnęli wrócić do ról, który mądry Stwórca nam przeznaczył. Jeżeli powrócimy do łask sakramentalnych, do osobowej więzi z Nim, nie ma rzeczy, której człowiek nie jest w stanie przekopać, przemienić w swoim życiu, niezależnie od zaszłości, niezależnie od stanu dnia dzisiejszego. To jest niezwykle optymistycznie w chrześcijaństwie właśnie, że z każdej sytuacji możemy powrócić i powracajmy. Bóg zapłaca cierpliwość.